Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Australii na dziko. Tym razem wybraliśmy się z rodziną na kemping. Spędzimy 3 noce w tym pięknym parku narodowym na brzegu bajecznego jeziora. Będę chciał Wam pokazać, jak spędza się zimowe wakacje w Australii, jak się tu kempinguje. Może uda nam się znaleźć jakieś zwierzęta, jaszczurki, węże. Może dziobaka czy kolczatkę, zobaczymy. Jest piątek po południe. Ludzie powoli zjeżdżają się na długi weekend. Wakacje zaczęły się tydzień temu. Nie myślę, że będzie tutaj żadne wolne miejsce w nocy. Śpię w takich małych namiotach, to się nazywa swag. Dwuosobowy, wodoodporny, prosty do rozłożenia. W zasadzie porzuciliśmy duży namiot. Dzieci mają swoje szybko rozkładane namioty. Mamy parę krzesełek, kuchenkę, gazebo, stół. To wszystko. Jeden z chłopaków zauważył 1,5-metrową jaszczurkę goanę. One się gdzieś tutaj kręcą. Ok, idziemy trochę w burz. Jesteśmy w strefie podzwrotnikowej, więc jak zaraz zobaczycie, pełno tu różnych tropikalnych roślin w poszyciu. Palmy, figowce, a na morzyny. Czy można prosić o coś więcej? Patrzcie na to. To jest znakomite miejsce, żeby znaleźć jakieś gady. Jest tu odsłonięty kawałek, gdzie słońce nagrzewa piasek. Jeśli chodzi o jaszczurki, często siedzą na drzewach, a węże będą się wygrzewać właśnie w takim miejscu. Pochodzimy trochę. Zobaczymy, może uda nam się coś ciekawego znaleźć. Jest tu bardzo sucho, mimo że jesteśmy blisko oceanu. Szczególnie latem, oprócz okazjonalnych burz, za dużo deszczu tutaj nie ma. W takich miejscach trzeba uważać, gdzie się stąpa na pewno. A jeżeli wąż gdzieś by tutaj leżał, nie ma szans go zauważyć. Warto iść głośno, żeby zwierzęta się usłyszały od tym drogi. Ok, wyszedłem z buszu. Już widzę drogę. Czyli widzicie, mamy to pierwsze zwierzę. To jest goana, tak zwany lace monitor. Te goany są najbardziej pospolite tutaj w Australii. Osiągają rozmiar do 2 metrów. Mają trochę jadu, więc trzeba uważać na ukąszenia. Ale popatrzcie na te pazury. Ten się nie boi, on widać, że tam mieszka wśród ludzi, wygrzebuje śmieci, w nocy chowa się na drzewa. Zaraz zobaczymy, jak pójdzie na drzewo. Jest takich rozmiarów, jakby nie było tu dzieci, to bym go mógł złapać. W zasadzie łapię się go za ogon i szybko za szyję. Nie będę tego tu robił, nie chcę, żeby ktoś się wystraszył. Podejdziemy trochę bliżej do niego, zobaczymy, co zrobi. Watch out, Vinny. Jak widzicie, przemieszcza się, znajdzie sobie inne miejsce. Wyczuł, że tam jest trochę zagrożony. W zasadzie tu w tym miejscu może się czuć nieswojo, bo nie ma drzew. Ciekawe, czy się nas wyciwicie. Ptaki go nawet atakują. Yeah, it's like a whip. Yeah. Tu z kolei mamy słynne australijskie stroki. Z czego one słyną? Są one bardzo terytorialne i w okresie lęgowym siedzą na gwiazdach i w zasadzie odstraszają ludzi, atakując je. Było parę przypadków śmiertelnych w Australii. Głównie ludzie wystraszeni przez ptaki przewracali się. Chyba jedno dziecko umarło parę lat temu w Brisbane. Są bardzo inteligentne, pięknie śpiewają. No niestety 10% jest agresywne. Jak widzicie, są dość mocno zatłoczone. Tu właśnie ktoś przyjechał, postawił karawan. To są nasi znajomi, zaraz obok. My mamy 3 namioty i obok jeszcze jest jeden namiot. Będziemy musieli uważać na indyki, igłany, kukubary, posumy, a kaczki, magpaje, wszystkie te zwierzęta wylegną
rano będą próbowały otworzyć nasz worek ze śmieciami. Trzeba będzie chować śmieci. O, woda jest dość zimna. Powiem wam, że na pewno mniej jak 20 stopni. Naprawdę zimno. No nic, wracam do mojego krzesełka. Chyba czas na dżemkę. Za godzinę, dwie zacznie się ochładzać, rozpalimy ognisko, zjemy kolację. Jedna z ciekawszych rzeczy, na pewno zobaczycie tu kangury. Sadzą się właśnie teraz, koło wieczora, jest ich najwięcej rano, a również teraz. A zupełnie się nie przejmują ludźmi. Jak widzicie, te wszystkie domki można sobie wynająć. Nazywa się glamping. W tej części pola namiotowego jeszcze nie ma ludzi, więc kangury przychodzą tutaj, skują sobie trawę. Oczywiście dla was, Polaków, jest to ciekawostka. Tutaj widać, nikt się nawet nimi nie przejmuje. Jest tu parę samców, one potrafią się postawić. O, popatrzcie, ta samiczka ma małego dziołu, widać ogonek w brzuchu. Hej. Ale śmieszne, co? Cześć mały, jak się masz? Wow, jest tam całe stado, popatrzcie. Ten leży następny. Wow, ten jest wielki. Popatrzcie na to kangurzysko. Hej. O, wielki stary kangur. Sorry, że ci zawracam gitarę. Jak widzicie, samiec zawsze jest z boku. Pilnuje stada. A to wszystko małe samce i samiczki. Nie wyobrażam sobie lepszego dnia. Popatrzcie na to. Słońce powoli zachodzi. Każdy rozpalił ogniska. Dym snuje się między namiotami. Siedzimy sobie odpoczywając. A jutro czeka nas wielka przygoda. Wspinaczka. I spacer. Powiem wam trochę o naszej australijskiej zimie. Tutaj w Queensland mamy w granicach 22-24 stopni. Fantastyczna pogoda na kemping. Noce robią się trochę chłodne. Dzisiaj będzie 7. Przeciętna to około 10. Dlatego mam ogień. No, każdy nie potrafi sobie wyobrazić kempingu bez ognia. W tym miejscu musimy mieć takie palenisko przywiezione z domu. Nie da się go rozpalić na ziemi. Zabronione przez to, że to jest park narodowy. Możesz, a wiesz gdzie jest? Tam. Tak, umyję później ręce. No i tak to u nas wygląda. Grupa już nad ogniem. Zaraz będzie kolacja. Możecie się śmiać z mojego ubioru. Drugi raz w życiu założyłem tą kurtkę w Australii. Mieliśmy 6 stopni nad ranem. Wszyscy już wstali. Zapaliśmy ognisko. Jakoś to przeżyjemy, co? Ale zima w Australii jest prawdziwa. Może dni są piękne i słoneczne i ciepłe. Noce potrafią być do zera, nawet w Brisbane. A dobrze, dobrze. Dobrze, Baden, dobrze. No dzisiaj idziemy na dwa spacery. Powinno być ciekawie. Kempingowanie jest w Australii tak popularne. Przez to, że oni mają dużo więcej wakacji. Pomyślcie sobie, główne wakacje letnie przez grudzień, styczeń trwają 2 miesiące. Ale w międzyczasie mają 3 przerwy. Tak jak u nas ferie, po 2-3 tygodnie. Między każdym trymestrem. I w tym czasie rodziny zazwyczaj wybierają się na kempingi z dziećmi. Australia do tego jest tak wielkim krajem. Z taką różnorodnością terenu można mieć kemping nad oceanem, kemping w górach, kempingi na farmie, przy jeziorach, przy rzekach. Przygotowujemy się do wymarszu o 10. Jest 9:30, robi się wreszcie ciepło, ale wszyscy jeszcze siedzą nad ogniem. Dyskutują. Ok, wreszcie wybraliśmy się na spacer. Dzieci poszły przodem, narobiły hałasu. A my z Vincentem spacerujemy powoli, prawda Vinci? Bawimy się z Vincentem w grę.
Za każde zwierzę, jakie znajdzie, dostaje cukierka Haribo. Hmm? To widzę go. Podtrzymaj kamerę. Chcesz go trzymać w czapce czy na rączkę? On nie gryzie, nie bój się. Ty lubisz robaki, tak? Musisz dać paluszek pod niego. Tak? Musisz dać pod niego i on sobie na ciebie wejdzie. Wygląda jak pasi konik. Popatrz, widzisz? O, on ma śmieszne czerwone oczy. On pewnie umie latać, a jak go nie będziesz męczył, to on zostanie na twoim palcu. Możemy go pokazać innym ludziom. Znaleźliśmy następne zwierzę. Wiesz co? To znaczy, że dostaniesz nagrodę. Vincent ma tutaj paczkę Haribos. Możesz sobie wybrać jednego miśka za każde zwierzątko, jakie znajdziemy. Prócz mrówek, prawda? Bo mrówek jest za dużo. Znaleźliśmy indyka, a teraz pięknego owada. Dzieci zorganizowały sobie mistrzostwa świata w piłce nożnej. A myśmy z Vincentem nazbierali drewna dzisiaj na noc. Hej! O, bo spaliliśmy wczoraj dwa worki. Dzisiaj później pójdą trzy. Tutaj. Widzisz? Widzisz, Kelly siedzi. Nasze ognisko się jeszcze pali, więc zdążyliśmy dojechać. Znaleźliśmy naszą jaszczurkę. He's gonna whip me. So you basically catch them by the tail, then you can grab the neck, yeah? But it's out under there. You see, it's moving. It's right under there. It comes out. On tam mieszka. Udało mi się go złapać, widzicie? Widzicie, tak się łapie guany. Łapie się za ogon. Jakbym miał kamerę na czole, złapałbym go za szyję i mógłbym go podnieść, ale widziałem, że jakiś rodzic przechodził, już na mnie krzywo patrzył. Bo w zasadzie jesteśmy w Parku Narodowym, takich rzeczy się tu nie robi. No ale pokazałem wam, jak łatwo jest go złapać. Ok, jest środek dnia. Teraz wybrałem się na poszukiwanie kangurów. One wychodzą z lasu mniej więcej nad ranem i pod wieczór, albo później popołudniem, a teraz w środku dnia śpią, zazwyczaj gdzieś w trawie, schowane w buszu. Postaram się jakieś wytropić. Wiem, że jest tu pełno. Przejdziemy się przez ten busz, zobaczymy, co nam się uda znaleźć. Ok, popatrzcie, kangury wyszły z lasu, siedzą tam na łące. Spróbujemy się do niej zakraść. Wielkie samce z przodu broniące stada powinny do mnie podejść. Zobaczymy, czy się wystraszą i odejdą. A ja, ty co sam zostałeś? To też jest samiec. Może uda mi się do niego podejść. A ryzyko z tymi zwierzętami jest takie, że czasem cię postawią, jak bronią stada. Staną na tylnych łapach, mogą cię poboksować. Pięknie wygląda, prawda? Jak widzicie, pogoda się załamała. Idą ciemne chmury nad oceanu, wieje. Pichcie jak w Kieleckim. Będziemy się pakować, patrzę na radar, do 2 godzin lunie deszczem, no niestety, skrócimy nasz pobyt. No i mam nadzieję, że wam się podobało, że trochę pokazałem wam, jak wygląda kempingowanie w Australii, jak spędzamy wolny czas. No i co, do zobaczenia na tym odcinku, postaram się zmontować coś do miesiąca. Dzięki za wszystkie lajki, za komentarze, za słowa wsparcia i do zobaczenia. Cześć!